Dzień dobry, kochani. Tydzień świąteczny. Będziemy patrzeć, co na tą świąteczną aurę, na tą świąteczną atmosferę podpowiedzą Wam cztery klucze. Wybierajcie swój rozkład, tak jak zwykle, po kolorze klucza albo po Waszej ulubionej okładce tarota. Różowy klucz, złoty klucz, biały klucz, zielony klucz, zaczarowany las, kruki, manga, tarot kryształowy. Kto potrzebuje, niech zatrzyma, a my jedziemy. 1, 2, 3, 4. Różowy klucz i tarot zaczarowanego lasu. Patrzymy, co on ma dla Was w zanadrzu na ten świąteczny tydzień. Aura tego dnia. Kuźnia, gdzie indziej kartą umiarkowanie zwana. Posłuchajcie, jednak powiedziałabym, że jest to wykuwanie jakichś tutaj porządków domowych, krzątanina. Tak jak widać, tu krasnoludy skrzętnie po swojej kuźni pracują nad jakimś projektem. Ja myślę, że Wy będziecie w tym tygodniu bardzo mocno skupieni na przygotowaniu świąt, na jakichś takich rodzinnych sesjach, jeśli nie na rodzinnych, to przynajmniej na tym, żeby wszystko tutaj, jak to się mówi, albo własnymi rękami przystroić, albo własnymi rękami pozamawiać, w każdym bądź razie zorganizować. Widać, że taki tydzień, który jest harmonijny, który sprzyja temu, żeby właśnie wszystko poukładać na tak zwane, jak to się mówi, mucha nie siada. Posłuchajcie, jeśli chodzi o pieniądze, siódemka wyzwań, przepraszam, dziewiątka wyzwań, gdzie indziej dziewiątką mieczy zwana, a to jest karta tak naprawdę nakręcenia się własnymi lękami. Ja rozumiem, że możecie się obawiać, że nie starczy Wam pieniędzy, nie wiem, na wszystko, co byście chcieli kupić. Możecie, jak to się mówi, albo obawiać się, że za bardzo pogalopowaliście gdzieś z Waszymi finansami, za bardzo rozrzutnie. Tu są bardziej, powiedziałabym, lęki niż tak naprawdę coś złego, co się dziać może, ale rzeczywiście warto tutaj, jak to się mówi, uważać na pieniądze, żeby gdzieś się Wam nie schowały i tak wtedy byście się też mogli na przykład zamartwiać, gdzie ja położyłem, gdzie ja włożyłem, przez roztargnienie, portfel, czy też na przykład torebkę, więc bardzo pilnować, jak to się mówi, swojej torebki, swojego portfela, bo tu również można się wtedy zamartwiać, że no właśnie, nie wiem, gdzie są, czy mi ktoś nie buchnął jednym słowem, tak? Jeśli chodzi o pracę, dziesiątka wizji, cała rodzina jednorożców, gdzie indziej dziesiątką pucharów zwana, a w pracy na polu zawodowym bardzo miłe wydarzenie. To może być jakieś uhonorowanie Was przez zespół albo przez szefa czymś miłym, miłym gestem. Dziesiątka pucharów jest bardziej miłym gestem niż materią, ale nie wykluczam, że może zadziać się jakiś bonus materialny, ale taki, który sprawia, że poczujecie się bardzo docenieni na Waszym polu zawodowym. Tutaj jak minimum tydzień bardzo miły i bez żadnych, jak to mówimy, eksplozji, wyskoków czy też nieprzyjemnych wydarzeń. Jak maksimum, właśnie po maksimum jeszcze dodatkowo powinny się posypać jakieś takie właśnie bonusy od, no nawet nie od losu, tylko od szefa, od współpracowników, od firmy, coś takiego. Więc daj Wam Boże jak najpiękniej. Jeśli chodzi o świątynię, ja ciągle tutaj odkrywam świątynię, a wiem, że to jest pole uczuć. Dobrze, świątynia ciała jest tu. Jeśli chodzi o pole uczuć dla tych, którzy są solistami, którzy są jedynakami, powiedziałabym tak, albo platoniczne tutaj jakieś uczucie się urodzi w Was, albo będziecie mieli, jak to się mówi, wybór, tak jakby wybór na zasadzie, że zawróci Wam w głowie więcej niż jedna osoba, albo też będziecie wspominać i idealizować jakiegoś byłego, jakąś byłą z przeszłości. To jest tydzień achów i ochów, powiedziałabym, ale to jest bardziej takie, wiecie, na zasadzie snucie marzeń niż działanie. Natomiast rzeczywiście są tutaj jakieś wzloty, jakieś sentymenty, jakieś nie melancholie, ale takie achy i ochy. Czy ekscytacja? Tak. Platoniczna miłość może być, albo jakiś wybuch uczuć z przeszłości może być również. Tak, coś się Wam może przypominać, może jakiś taki tydzień, kiedy będziecie rozpatrywać wszystkich, jak to się mówi, byłych z przeszłości, no i czy były z przeszłości i takie wspominki. Posłuchajcie, jeśli chodzi o uczucia dla tych, co w parach, no tu iście gwiazdkowy nastrój. Posłuchajcie, tutaj
jakaś taka, tu gwiazdy, tutaj praca nad super gwiazdką. Ja bym powiedziała, że przygotowujecie jakieś super święta, a być może nawet partner zaskoczy Was czymś wyjątkowym w te święta, tak to powiem. Albo te święta będą dla Was wyjątkowe, bo tu jest karta gwiazdy. To jest coś, co powoduje, że czas ten jest niezapomniany, że czas ten jest pełen takiego namaszczenia co do uczuć własnych i drugiej osoby, docenienia drugiego człowieka obok siebie i pewnego rodzaju tajemnica kryjąca się tutaj w jakiejś bardzo pozytywnej niespodziance jest w tej karcie gwiazdy, więc życzę, żeby dla każdego Wasza gwiazdka była jak najpiękniejsza. Teraz tak, jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli zdrowie, posłuchajcie, nie wybiegać z mokrą głową rozgrzani. Cokolwiek to znaczy, jak dziewczyny gotujecie i wybiegacie na balkon, nie wiem, wiecie, no jak to się mówi, rozgrzane, lekko ubrane, to może nie być mądry pomysł, tak to powiem. Czyli tu trzeba unikać tak, rozgrzania się jakby przy czynnościach domowych w ten czy inny sposób i wybiegania jak gdyby na chłodne. Dla całej reszty powiedziałabym, że tutaj pewnego rodzaju organizm mówi, że czegoś mu brak, i warto zwrócić uwagę na sygnały ciała. I anieli. Dobra, patrzmy, co tutaj mają dla Was. Patrz. Słuchaj innych. Te anioły lubią się nam dublować. Jest ich bardzo dużo, ale niektóre szczególnie lubią wychodzić przy tych czterokluczowych rozkładach. Te już widziałam wielokrotnie przy nas. Widocznie jest to jakaś ważna podpowiedź, aby nastawić się na słuchanie innych, na empatyczne bycie obok drugiego człowieka. Czasami wystarczy pomilczeć i wysłuchać kogoś, nie trzeba dużo mówić i to o to tutaj chodzi. Ja Wam życzę przepięknego tygodnia, wesołych świąt, najpiękniejszej gwiazdki i co? I widzimy się w przyszły poniedziałek na czterech kluczach. Pa, pa. I teraz kruki, złoty klucz. Zobaczmy, co tutaj się kryje na ten świąteczny tydzień. Aura tygodnia, popatrzmy. Dziewiątka pucharów. No, powiedziałabym, że jakieś miłe wiadomości, jakieś poczucie zadowolenia takie, które będzie krążyło wokół Was. Jakieś miłe przeczucia, być może co do niespodzianek, które nastąpią. Dużo jakiejś takiej satysfakcji z tego, co się będzie działo wokół Was, jest pokazane w tej karcie. Ja wiem, że zima, ale na tej karcie mocno grzeje słońce i w pucharach niczego nie brakuje, więc tutaj ani zadowolenia, ani szczęśliwych zbiegów okoliczności, ani pomocy od sił kosmicznych raczej nie powinno Wam zabraknąć, więc super aura, posłuchajcie. Teraz tak, jeśli chodzi o finanse, królowa pentakli, no masz tutaj po prostu rozsądnie, racjonalnie namawia oczywiście ten tydzień, ale nie żałować na prezenty. Królowa Pentakli to jest karta, która mówi, że powinno starczyć na wszystko. Jeśli patrzymy na portfel osoby, która wybrała ten rozkład, musi robić zakupy z głową, przynajmniej w tym tygodniu. Nawet jak zwykle robiła coś, jak to się mówi, bez opamiętania i była zakupoholikiem, to w tym tygodniu zrobi wszystko tak, jak należy. To znaczy przyzwoite zakupy, za godziwą cenę, dobre rzeczy, za rozsądną cenę. Nie powinno zabraknąć na nic, a gdyby ktoś potrzebował jakiegoś kredytu, chwilówki czy czegoś takiego, to tutaj również jak najbardziej pod egidą królowej pentakli powinno się udać. Pożyczka ewentualnie też, gdyby trzeba było od jakiejś osoby w typie królowej pentakli, to myślę, że jest to możliwe w tym tygodniu. To jest karta błogosławienna dla finansów, więc tu nic takiego strasznego nie widać. Na razie cacy, słuchajcie, tydzień. Daj Wam, Boże, jak najpiękniej w tą gwiazdkę, proszę. I teraz tak, jeśli chodzi o pracę, a tu szósteczka monet, a to znaczy tak, a ta karta sama w sobie mówi, że są szanse na podwyższenie pensji, przynajmniej jeśli nie dadzą, że tak powiem, jakichś godziwych prezentów, w sensie bonusów czy premii, a powinni dać po tej karcie, to będą widoki na podwyższenie pensji, czy też jakieś takie możliwości naprawdę wyższego zarobkowania w roku przyszłym i to powinniście, jak to się mówi, wiedzieć.
w tym tygodniu i życzę, by się spełniało. Dla tych, którzy mają własne firmy, to powiedziałabym, że tu się zaczyna kręcić interes, bo to jest jakby obieg, wdech, wydech z kosmosem i finanse zaczynają krążyć w prawidłowym kierunku. Także super, wrzućcie, szóstka monet lubi charytatywne działalności, wrzućcie coś do puszki charytatywnej, żeby nakręcić potoki finansowe, wrzućcie od serca, wrzućcie po prostu tak jakby, wiecie, szczerze komuś życząc wszystkiego dobrego i niech się dzieje. Teraz tak, jeśli mówimy o uczuciach dla tych, którzy są solistami, posłuchajcie, no kurczę, chyba że poznacie jakiegoś prawnika albo piękną panią prawnik, czemu nie, to jest możliwe, ale tydzień sam w sobie namawia do takiej równowagi, on jest taki, wiecie, ja wiem, że świąteczny powinien być, jak to się mówi, taki romantyczny, ale u Was mi wjechała karta sprawiedliwość, która sama w sobie, tak jakby wiecie, stoi tutaj na szali równowagi, wszystko odmierza tak jak trzeba, więc ja myślę, że bardzo generalnie uporządkowane osoby i tak jakby zajmujące się świętami, nie mające w tej chwili czasu na tak zwane fiu bździu to oglądają, przepraszam, rozumiecie, pół żartem, pół serio, więc tutaj raczej tak jakby rzetelne jakieś takie energie i rzeczywiście możecie również uzgadniać, robić podsumowania i tak jakby Waszych finansów, czy też Waszych planów, nie tylko świąteczne, ale jakby może się dotyczyć Waszych planów budżetowych, taki tydzień, kiedy racjonalnie, z głową dokonujecie jakichś porządków, no nie wcisnę tutaj raczej romantycznych uczuć, chyba, że tak jak mówię, że poznajecie jakiegoś miłego pana prawnika, albo miłą panią prawnik, sędziego, no po karcie sprawiedliwość mogły to być też wszystkie wymiary związane z szeroko pojętym prawem. I teraz tak, uczucia dla tych, co w duetach rycerz mieczy, no i co, i partner będzie może musiał nagle wyjechać, albo jakaś tutaj jakieś niespodziewane wydarzenie może Was wytrącić z tej błogiej równowagi i tutaj w takich momentach zawsze mówimy, jak to się mówi, weź głęboki oddech i noga z gazu, nie mówię, że ja widzę tu coś złego, ale tu może być konieczność, na przykład zapomnimy czegoś i trzeba jeszcze w ostatnim momencie jechać coś dokupić, tu jakieś takie nagłe, wiecie, nagłe ekstrawaganckie wypadki mogą być i trzeba po prostu panować nad nerwami. Ja wiem, że świąteczny rozgardiasz, ale rycerz mieczy wnosi taki trochę chaos, zamieszanie i konieczność gdzieś tam skoku do przodu. Chodzi o to tylko, żeby z głową, jeżeli on wnosi ruch, więc jeśli partner będzie musiał nagle gdzieś wyjechać, no nie wiem, policjantem jest i nagle, rozumiecie dziewczyny, no wiadomo, no różnie może być. Nawet w święta czasem może jakiś tfu tam wypaść taki moment, kiedy on będzie musiał wybyć z domu. To jest jakieś na moment takie zdarzenie, które na moment jakby stara się zburzyć Waszą równowagę, ale jak się nie dacie, to wszystko będzie cacy, bo tutaj dziewiątka pucharów nad wszystkim panuje, więc zarówno panie, jak i panowie, jeśli mnie oglądają, trzeba tylko trzymać nerwy na wodzy i wszystko będzie ok. Jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli zdrowie, wszystkie choroby zawodowe, posłuchajcie. Jeśli ktoś ma implanty, to też jakby nie wiem czemu trzeba patrzeć, tam mogą się odzywać, jakby sprawdzić, tak? To jest karta implantów też bardzo często. I wiecie co? I wszystkie choroby zawodowe mogą się odzywać. To znaczy, wiadomo, jak jesteś kierowcą, no to wiesz, gdzie boli, gdzie strzyka po 8-godzinnej jeździe, więc tu po prostu trzeba jak gdyby nad tym zapanować w tym tygodniu, zrobić sobie chwilę relaksu, dać odpocząć ciału i duszy. Na sybarytę. I teraz patrzmy, co anioły. Ciesz się chwilą. Taka poducha do medytacji, gwiazdka nad głową i po prostu możecie przyjąć postawę tego tu anioła i cieszyć się chwilą. Wskazane medytacje albo też po prostu leniuchowanie od czasu do czasu na jakiejś fajnej podusi i oglądanie filmu. Czemu nie? Takiego Waszego ulubionego. Cieszcie się chwilą. Kochani, ja Wam życzę przepięknych świąt. Udanej gwiazdki, wszystkiego co najpiękniejsze, spełnienia marzeń i co? I widzimy się w następny poniedziałek na czterech kluczach. I teraz mamy tarot manga i biały klucz i patrzmy co dla Was ma ten piękny świąteczny tydzień w darze. Aura tygodnia, piątka buła. Powiedziałabym, że to jest chęć pokazania całemu światu i będzie Was ten tydzień do tego buntował w dobrym tego słowa znaczeniu, że zrobicie
najpiękniejsze, nie wiem, święta na świecie, że upieczycie najcudowniejszy makowiec. Róbcie co chcecie, ale tu jest pewnego rodzaju rywalizacja z otoczeniem, to znaczy ja Wam wszystkim pokażę i ten tydzień będzie rzeczywiście dawał Wam energię na to, żebyście wszystkim pokazali, na co Was stać, dosłownie jak w tej piosence, tak? Tu jest ruch, faktycznie, tu jest rozgardiarz, tu są pewnego rodzaju takie przyjacielskie, że tak powiem, rozgrywki w dokazanie sobie, kto tutaj, prawda, lepiej, wyżej, dalej. Ale to jest też magia świąt. Wiecie, bez konkurencji, bez tego, żeby komuś tam na przykład właśnie, jak to się mówi, przysłowiowa szczęka opadła, czasem tej magii nie ma, prawda? Jak spróbuję waszego sernika czy czegoś takiego. Faktycznie dużo zajęć, faktycznie duży ruch wokół was, ale będziecie sobie dzielnie i dziarsko ze wszystkim dawać radę. Tak to powiem. Teraz jeśli chodzi o pieniądze, trójka kielichów, tu nam wjechało trzech, no nie muszkieterów, bo trzech przepięknych tutaj samurajów, tak to powiedzmy. I to jest jakiegoś rodzaju radość w tych finansach. Posłuchajcie, jeśli długo czekaliście na przykład, nie wiem, na odpowiedź, no co do jakiegoś kredytu, pożyczki, albo po prostu jakieś pieniądze, które miały do Was przybyć, długo nie przybywały, to tu są jakieś powody do radości w tym tygodniu. Możecie dostać, jak to się mówi, fajny prezent, bonus od losu, może od przyjaciół jakieś, nawet takie, ja nie mówię, że wsparcie, ale takie jakieś fajne, dodatkowe prezenty, które Was ucieszą, to też materia, to też jak gdyby pieniądz. A ogólnie są powody do radości, więc tak jak mówię, jeżeli chcecie załatwiać na przykład jakieś czynności co do nie wiem, pożyczek, kredytów, to ten tydzień jest naprawdę idealny. On się do Was uśmiecha i tak jakby będzie Wam starał się przyjemnie pomóc pozałatwiać wszystko, czego potrzebujecie. Dogadać się tam, gdzie potrzebujecie się dogadać, tu przedłużyć, tam naciągnąć, w sensie ratkę, tak? Żeby później spłacić ewentualnie i tak dalej. Bardzo przyjazny tydzień. Teraz jeśli chodzi o pracę, tu jest jakieś wyjście z sytuacji, która od dawna Was trzymała. Mógł być jakiś pad, mogła być jakaś sytuacja, która była trudna dla Was i jest pokazane, że ten tydzień da Wam rozwiązanie, da Wam to, co nazywamy światłem w tunelu, da Wam możliwość, no jak dla niektórych, jeśli na przykład szukacie nowej pracy, to jest ten tydzień, kiedy mocno obieracie kierunek i przynajmniej wiecie gdzie i wiecie czego chcecie. I jak to się mówi, wiecie gdzie szukać, tak to powiem. Tu są jakieś radykalne rozwiązania, tu są jakieś radykalne oczyszczenia sytuacji w sferze zawodowej Waszej, uwolnienie od czegoś, co było wcześniej dla Was trudne, ciężkie, co już dawno powinno być oczyszczone, wyjaśnione. Jak mogą też być przeprowadzone jakieś takie rozmowy, które rozjaśnią sytuację, jeśli gdzieś tutaj jakaś gęsta atmosfera wisiała w powietrzu. Pole pracy, takie oczyszczenie. Teraz jeśli chodzi o uczucia dla tych, co są solistami, co są jedynakami, powiedziałabym tak, posłuchajcie, trójka buław często pokazuje, jeśli macie obok siebie osoby, która, jak to się mówi, długo tak jakby czai się wokół Was i wszyscy wiemy, o co chodzi, ale nikt tego jeszcze nie powiedział, to trójka buław często pokazuje, że jestem gotowy do, czy gotowa do wyłożenia kart na stół, do powiedzenia przez właśnie jakiegoś ewentualnego partnera, czy też kandydata na partnera, jak się sprawy mają. Tu mogą być tak zwane wyjaśnienia, no takie, co do tego, na czym stoimy, może tak być, jeśli to jest dla tych, którzy mają już jakieś osoby, że tak powiem, na oku od dłuższego czasu, albo jakieś osoby ich mają na oku od dłuższego czasu. Jeśli natomiast jesteście tak absolutnie na razie, powiedziałabym, bez rzeczywiście solistami i nikogo nie macie na oku, to tu jest taki moment, kiedy potraficie wyraźnie określić, jak to się mówi, cel, pal, czego ja chcę, czego ja szukam, konkretyzuję swoje marzenia, ale tak jakby, żeby to miało ręce, głowę i nogi, wiem kogo szukam, wiem jak to się mówi, jaka ma być jakość mojego partnera i to jest jakby śmiałe namierzenie, wymierzenie, zrobienie sobie wytycznych bez zbędnego górowania sobie poprzeczki wzwyż, ale też bez zaniżania swojej osoby, czyli tu jest wyznaczenie celu i po tej trójce buław zwykle idziemy po swoich. To już jest jak gdyby, wiem,
Z kim? Wiem jak i gdzieś już moje statki wypłynęły. Teraz czekam, być może nawet wy złożycie komuś jakąś konkretną propozycję. Czemu nie? To jest gra w otwarte karty. Jeśli byśmy patrzyli na tych, co w duecie, na tych, co w parach, powiedziałabym, że tutaj sprawy się mają tak, że ten tydzień może wam wnosić pewnego rodzaju taką chwiejność w decyzji. Być może będziecie z partnerem, jak to się mówi, miotani między dwoma jakimiś fajnymi dla was wariantami, czemu nie, do wyboru, nie wiem, na przykład zmieniamy miejsce zamieszkania czy nie. Ja podaję grube przykłady, tak? Bo to jest jakby dwie wersje gdzieś się nam tutaj plątają, tak? Ale może być też tak, że tutaj coś was na tyle poruszy, że tak jakby nie będziecie chcieli decydować wspólnie już tak szybko. Jest to pewien rodzaj konsternacji faktycznie. I w związku z tym ja proponuję tak, że jeżeli, jak to się mówi, jeśli nie jesteście pewni, dajcie sobie ten tydzień na przemyślenia, cieszcie się świętami, jak to się mówi, a decyzje niech zapadną dopiero wtedy, jak będziecie czuli je sercem, tak to powiem. Tu mogą być rzeczywiście takie zaigranie się w kwestie, co mamy wybrać, tak? No, ale jest to dobra karta, tylko chodzi o to, że jest kłopot z wyborem, z obraniem jakiegoś kierunku. Na przykład, czy zmieniamy to, czy masz szukać tej nowej pracy, czy nie, czy zostajesz nadal w domu, czy nie. To proponuję, żeby ta karta proponuje, żeby za bardzo nie jakby powiedzieć, nie nanosić tego wahania na świąteczny czas. Tylko żeby cieszyć się, jak to mówimy, bytnością we dwoje, postawić na dobrze pojęty romantyzm, na flirt, na lekkość ta karta również to może wnieść, a trudne rozmowy odłożyć może na czas po gwiazdce. Teraz jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli zdrowie, powiedziałabym, słuchajcie, to jest karta osób, które od długiego czasu mogą mieć tak zwane napięcie nerwowe i nerwy jak postronki. W związku z tym tu mogą, co tu dużo mówić, tu mogą puszczać, jak to się mówi, nerwy od czasu do czasu. Więc żeby nie puszczały te nerwy, to trzeba gdzieś parę upuścić, emocje upuścić, wykrzyczeć, wybiegać, wytańczyć, wyśpiewać po prostu, bo to może być wszystko to, co jest związane ze stresem, z napięciem takim tutaj w tej karcie jak gdyby widoczne. A jak stres, to dziewczyny wiadomo, duża ilość kortyzolu i nam włoski zaczynają wypadać i tak dalej. Co się nie opłaca? Stres gonimy. I panowie też oczywiście, natomiast panowie lepiej dealują ze stresem, no nie mówimy, że cudo, ale mają większą na niego wyporność. Anioły mówią wam tak, zmierzaj do swojego celu prosto i nie zapominaj przede wszystkim o tym celu, więc jak tam sobie, co tam wymyślił kto, to już wiecie wy w swoich sercach. Anioły was zagrzewają do boju, żeby nie ustawać, żeby zmierzać do swego celu. Posłuchajcie, ja wam życzę, żeby ten tydzień był najbardziej baśniowy, najbardziej świąteczny, najbardziej gwiazdkowy, najbardziej cudowny, żebyście mieli wokół siebie bliskich ludzi, którzy was wspierają, kochają, pomagają przy tym świątecznym rozgardiaszu. Miejcie piękną gwiazdkę, miejcie czas świąt piękny i ja was pozdrawiam i widzimy się następnym. Teraz mamy piękny tarot kryształowy i zielony klucz i patrzmy, co święta, co tydzień świąteczny przynosi wam. Aura tego tygodnia. 8 monet. Powiedziałabym, że po pierwsze macie tutaj moment jakiegoś takiego fajnego pokazania, że wasze finanse są pod ochroną. Cokolwiek to znaczy, tutaj ta 8 monet ma pentagram i ona zawsze do mnie mówi tak, że jakieś finanse, o które się martwicie, są pod ochroną. To jeśli się boicie czegoś, to najprawdopodobniej jest tutaj głęboko pokazane, że przy łebskim podejściu do spraw wszystko się uda pozałatwiać. Tydzień na pewno pracowity, tydzień na pewno taki, kiedy nie zabraknie wam, jak to się mówi, pomysłów na to, w co ręce włożyć, to też widać, ale przede wszystkim jeszcze raz
pentagramy na każdej monecie na tej karcie mówią, że jakaś ochrona na Wasze finanse idzie. Więc fajnie, fajna wieść chyba na koniec roku. I jeśli by chodziło teraz o Wasz portfel, no, a w portfelu czwórka buław, pewnego rodzaju stabilność. Tu jakiś lew pilnujący tej stabilności, czyli dobry duch pilnujący Waszego portfela, mówi, że będą powody do radości. Poczujecie być może nie euforię, ale poczujecie radość i ja uważam, że przy czwórce buław czujemy przypływy gotówki. Ona wnosi stabilność, ale to jest jednak stabilność, z której się cieszymy, bośmy coś osiągnęli. Może będą premie grube, na przykład, o których już wiedzieliście wcześniej. Może będą jakieś, jak to się mówi, ekstrasy, bonusy. Może będą jakieś prezenty materialne od dobrych rodziców, od dobrego Mikołaja. Co tu dużo mówić, bo tu jest radość, radość z Waszego pola finansowego. Serce rośnie, dusza śpiewa, więc niechże Wam się dzieje jak najpiękniej w tym tygodniu. Słuchajcie, teraz jeśli chodzi o pracę, arcykapłanka. Powiem Wam, między nami mówiąc, jeśli ktoś się martwi na polu zawodowym, czy się nie wyda coś, to się nie wyda. Może się dotyczyć buchalterii, rozumiecie? Powiem tak, finanse chronione, arcykapłanka lubi tajemnice. Ogólnie może też jak gdyby być wpływ kobiety pokazany w tym tygodniu i owszem, nie mówimy, że nie, ale tutaj ona mówi, że pewnego rodzaju rzeczy, o które się martwicie na polu zawodowym, czy też denerwujecie, żeby coś się nie obróciło, nie wiem, na Waszą niekorzyść, żeby jakaś sprawa, jak to mówimy, się nie rypła z różnych powodów, ta arcykapłanka mówi, a ja trzymam tutaj pod egidą to, żeby wszystko, że tak powiem, żeby wszystko skończyło się tajemnicą, czyli jakaś ewentualna puszka Pandory nie powinna być otwarta. Ogólnie też jest to karta błogosławiąca pole finansów i tutaj ona wnosi pewnego rodzaju refleksje, pomysły dobrze pojęte. No, może też jakieś takie przemyślenia co do Waszego pola finansowego, czemu nie? Jeśli to robicie, jeśli macie w tym tygodniu dzielić się z kimś jakimiś otwartymi myślami, to ona też jakby zakłada, żeby w tym tygodniu trzymać język za zębami. To jest taka dorada na polu zawodowym, tak to powiem. Jeśli chodzi o uczucia, a temu rózgę kupcie diabełkowi, soliści wy moi, kochani, posłuchajcie, może być tak, że jakiś diabełek, jakaś diablica zechce Was, nie wiem, zakręcić Wami wokół paluszka, rozumiesz, ale rózgę kupcie w takim wypadku, inwestujcie swoje uczucia mądrze, natomiast rzeczywiście sama w sobie karta diabła mówi o materialnym takim piekielnej charyzmie, więc być może postawicie na wzmocnienie tego, co nazywamy tym zwierzęcym magnetyzmem. Być może gdzieś tutaj popracujecie nad jakimiś technikami uwodzenia, czemu nie? Ogólnie jednak, tak jak mówię, na urocze diabliczce i uroczych diabełków uważamy, kupujemy na wszelki wypadek od razu rózgi do torebki, miejcie ich po kilka i w razie czego wiecie, ogniem i mietłem. Natomiast nad charyzmą jak najbardziej możecie pracować. Diabeł wnosi to, co nazywamy charyzmą. To jest wielki fakt, wielki manipulator, ale on też często pokazuje w układach takie osoby, które potrafią być charyzmatyczne, takie, które, od których ciężko oderwać spojrzenie, takie, które nas uwodzą, które nas tak jakby jakąś magią wręcz jakby napajają. Takie wielkie gwiazdy na przykład z ogromną charyzmą często można zobaczyć pod kartą diabła i nie znaczy to, że one są satanistami. To znaczy, że mają dosłownie, mają to coś, mają ten magnetyzm, od którego, który nas uzależnia, tak to powiem. I Wy możecie tutaj wejść w jakieś takie wibracje, więc korzystajcie z nich i uczcie się tego, jak to się mówi, dobrze pojętego wpływu na płeć przeciwną, albo też na nieprzeciwną, jeśli chcecie zrobić na nieprzeciwnej wrażenie. Okej, aż sobie kopnęłam z wrażenia, posłuchajcie. Teraz jeśli chodzi o uczucia dla tych, co w duetach, siódemka pucharów. I tu też to, a siódemka pucharów już była gdzieś w którymś rozkładzie, tu tylko na solistach. Powiem tak, powtórzę, bo siódemka pucharów na polu uczuć zawsze nam pokazuje jakieś pogonie za subtelnymi marzeniami, jakieś wspominania byłych, jakieś idealizowania tych byłych, jakieś tutaj senne bosanowy, tak romantycznie, jakieś uganianie się za marzeniami. Być może też jakaś platoniczna, jak to się miłość w serduchu się odezwie. Tutaj jest,
to, co ja nazywam tydzień achów i ochów, więc jakby co, no to wiecie, no to też romantyzm, jakby odświeżenie jakości związku może być, żeby przypomnieć sobie, jak to było, jak miałam 18 tam lat, czy 15 i byłam zakochana tam, nie wiem, w jakimś tam Jasiu, który ciągnął za, no nie, już wtedy nie ciągnął za warkocze, ale tu jest coś takiego, taka energia, wiecie, kiedy gonimy za takimi platonicznymi uczuciami, kiedy czujemy się tacy rozanieleni z jakiegoś powodu, a być może też wejdzie jakaś taka emocja czy uczucie do waszego związku, która was zauroczy, tak to powiem, we dwoje. Czemu nie? Możecie być zauroczeni jakimś wspólnym projektem. Też tak może być. Tydzień achów i ochów. Teraz jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli zdrowie, tu są albo wieści o ozdrowieniu jakiegoś człowieka, przyjemne, bo zdrowie powinno być dobre po gierbku, po paziu, pucharów. On czasami taki egzaltowany, lubi się nad sobą poużalać, jak gdyby lubi wyolbrzymić, to może tam jak gdyby wyolbrzymić, że coś go głowa za bardzo boli i tak dalej, ale ogólnie tu zdrowie jest dobre, rozumiecie? Okej. Teraz jeśli chodzi o anioły. Co my tu mamy? Żyj radośnie. NBA, anielskie. Możecie zagrać jakiś kosmiczny mecz, możecie wrzucać do koszyków również zakupy, ale jeśli już, to radośnie i w rytmie czacza. Pamiętajcie, w tym tygodniu jesteście fontanną radości. Kochani, ja Wam życzę najpiękniejszych świąt, najbardziej cudownej gwiazdki, najbardziej fajnej atmosfery, jaka kiedykolwiek być mogła. Tego, żeby Wam się dobrze działo, żeby marzenia się spełniały pod gwiazdką, żebyście się całowali pod jemiołą, a ja z Wami się żegnam i widzimy się w następny poniedziałek. Pa, pa!